Ujmująca postać, pamiętam, szedł bardzo powoli, błogosławił. Była to wielka powaga, a zarazem jakaś wielka bliskość do wszystkich, którzy byli wpatrzeni w tego stosunkowo wtedy młodego człowieka. Miał zaledwie 47 lat, a w oczach mnie, jako trochę młodszego człowieka, uważałem go za człowieka już bardzo takiego dojrzałego, pochylonego. Z jego oczu, Widać było wielką taką roztropność, wielkie zamyślenie, myślę, że zapaczenie w Pana Boga. Jako młody człowiek zawsze wymagał od siebie. Przecież stracił matkę mając zaledwie 9 lat. I to życie sieroty jest, było na pewno trudne, ciężkie. Miał wielkie, można powiedzieć, nawet takie, wielki zachwyt co do osoby swojego ojca. I często, czy od czasu do czasu słyszałem z jego ust że ojciec jego był jego katechetą, jego wychowawcą, że tam po tych maryjnych ścieżkach w sanktuarium on uczył go, powiedzmy, katechizmu. Tak patrzył na swojego ojca i na Kalwarię Zebrzydowską. Jan Paweł II często o tym wspominał. Wszyscy mówią, że kazania kardynała Wojtyły były trudnymi kazaniami. Dlatego, że to był filozof, więc nieraz trudno z tego języka naukowego przejść w język homiletyczny. Ale w każdym kazaniu była myśl, którą on chciał przeprowadzić, i myślę, że te kazania, mimo tej wielkiej jakiejś takiej trudności, głębi myśli, one trafiały do serc ludzkich. I w tym miejscu chciałbym opowiedzieć prawie, że taką anegdotę co do Chomili, co do słuchaczy homili. Będąc pewnego dnia na obiedzie u Jana Pawła II, rozmawialiśmy na różne tematy. Było kilkunastu kapłanów z Polski i Ojciec Święty zadał nam takie trochę dziwne pytanie. Ono było homiletyczne. Mówi tak: A czy dzisiaj, jak dzieci wrócą z kościoła, z ich mszy świętej, czy rodzice pytają, o czym było kazanie? Jeden z nas, już nie pamiętam który, kapłan, powiedział: Tak, proszę Ojca Świętego, również dzisiaj pytają rodzice swoich dzieci, na jaki temat ksiądz mówił, co przeniosłeś, wyniosłeś z tego kazania. Ojciec Święty wtedy się tak uśmiechnął i mówił: Bo chcę Wam powiedzieć, że ja pewnego dnia zostałem zapytany przez mojego ojca, gdy wróciłem z kościoła w Wadowicach, Karol, o czym było kazanie. A ja się tak Zastanowiłem i mówię: Tato, chyba nawet sam Kaznodzieja nie wiedział, o czym mówi. <grym> Więc tutaj może to wynikało również z tego, że sam Jan Paweł II, a wcześniej jeszcze jako kardynał krakowski, miał tę świadomość, że mówi trochę trudno, może trochę ponad głowy. I tutaj taki element, który chciałbym jak gdyby dzisiaj podkreślić, że Język papieski Jana Pawła II był o wiele, można powiedzieć, bliższy słuchaczowi. Ojciec Święty musiał się nauczyć języka mówionego i musiał się nauczyć języka katechetycznego. Dlaczego? Bo przecież każda, każde środowe spotkanie to katecheza, tak nazywają się do dzisiaj te spotkania z Ojcem Świętym. A więc przyszło Janowi Pawłowi II nauczyć się właśnie tego języka katechetycznego. On sam na początku swojego pontyfikatu, więcej by tu mógł powiedzieć ksiądz kardynał Dziwisz, właśnie tak się zmagał z tym, żeby to, co on będzie mówił, żeby to trafiało przecież do rzesz, które przychodziły w każdą środę z całego świata. Fizycznie był to ten sam człowiek, którego spotkałem w Tuchowie, w Gręboszowie, Wyższym seminarium duchownym w Tarnowie, czy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ale patrzyliśmy, ja i inni, myślę na Jana Pawła II już oczami wiary, że to jest Piotr, Piotr naszych czasów, że to jest ktoś, na kim spoczywa nie tylko odpowiedzialność za Kościół, to jest papież, który otrzymał władzę kluczy. Jest tak bardzo ważne, aby w kościele uświadamiać sobie właśnie tę władzę kluczy. Ty jesteś Piotr, na tej opoce zbuduję kościół mój i tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Co zwiążesz na Ziemi, będzie związane, a co rozwiążesz, będzie rozwiązane. Tak trzeba patrzeć, i tak patrzyłem od początku na te spotkania z tym samym człowiekiem w nowym wymiarze Piotra. Żyjemy w takich czasach, że już nie pozostała żadna świętość. Tak można zobaczyć na to wydarzenie, bo to przecież strzelono do człowieka, który wyciągał ręce w imieniu Boga do ludzkości. I to jest ten dramat naszego świata, w którym żyjemy. Zresztą dzisiaj widzimy również w wymiarze terroryzmu, czy ostatnich wypadków, czy 2001 w Nowym Jorku, rzeczywiście to jak gdyby krzyk rozpaczy ludzkości, że człowiek się pogubił, że odszedł od Pana Boga. I ojciec święty, pamiętam, przecież to człowiek, który każdego roku pisał orędzie pokoju na Światowy Dzień Pokoju, i nie uszanowano tego człowieka pokoju, uderzono, w samo serce Kościoła, jak mówiłem wcześniej, w Piotra, w Piotra naszych czasów. To tylko Pan Bóg wie dlaczego. I Pan Bóg w jakiś sposób dopuścił, może żeby tak jak Wyszyński, kardynał, poprzez więzienie zdobył sobie ten wielki autorytet, tak samo może potrzeba było krwi przelanej na placu świętego Piotra, żeby. Ludzkość zobaczyła w Janie Pawle II tego nieugiętego Piotra naszych czasów, nawet zbroczonego krwią. Przecież Jan Paweł II to męczennik. Przelał w jakiś sposób krew za Kościół, za Chrystusa, za pokój w świecie. Ratzinger był bardzo, można powiedzieć, zapatrzony w duchowość Jana Pawła II. Każde spotkanie, które miał z nim jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary, traktował jako wielkie wydarzenie w jego życiu, jako pewną łaskę. Pamiętam takie zdarzenie. Spotkałem kardynała Ratzingera wczesnym rankiem na placu Świętego Piotra. Szedł do biura, gdzie pracowałem, gdzie pracowaliśmy. Zobaczył mnie, nawet sam tak podszedł. Bardzo taki rozradowany, uśmiechnięty i mówi: Wiesz, dzisiaj miałem szczęście koncelebrować z Janem Pawłem II. Był też mój brat Georg i uczestniczyła we Mszy Świętej nasza siostra Maria. Opowiadał to z taką wielką radością, jak gdyby pierwszy raz widział w swoim życiu Jana Pawła II. I pomyślałem, rzeczywiście, to człowiek wielkiej wiary, który podchodzi do spotkania z papieżem. Mimo, że jest na takim wysokim stanowisku, jako do następcy Piotra. I ta radość, że mógł właśnie koncelebrować wraz ze swoim bratem Mrze Świętą w jego prywatnej kaplicy. Było takie jedno spotkanie, bo byłem na kolacji z Janem Pawłem II sam na sam. Ksiądz arcybiskup Dziwisz musiał gdzieś szybko być na jakimś spotkaniu. I poprosił mnie, żebym towarzyszył Ojcu Świętemu w czasie kolacji. Rozmawialiśmy na wiele tematów, zwłaszcza na dokument, który niedawno, encyklekę, którą wydał Jan Paweł II, Veritatis Splendor Blask Prawdy. Ojciec Święty był zaciekawiony, jak ten dokument został odebrany w krajach języka niemieckiego. Bóg dzięki, że. Wcześniej czytałem na ten temat, więc mogłem, mogłem zreferować Ojcu Świętemu. I Ojciec Święty wtedy powiedział bardzo ważną rzecz, która do dzisiaj jest w moim sercu i tym chciałbym się podzielić, bo to jest bardzo ważne. Ojciec Święty mówił, że komuniści nie lubili mnie za i nie lubią za dwie rzeczy. Powiedział tak za teologią wyzwolenia. Pamiętamy, że były dwa dokumenty Kongregacji Nauki Wiary na temat teologii wyzwolenia. Mówi, bo teologia wyzwolenia to ona tylko widzi człowieka w wymiarze ziemskim. A przecież do wolności wyswobodził nas Chrystus, i w tych dokumentach jest właśnie pokazane, że nam potrzeba tego innego wyzwolenia. Ciekawy byłem. Jaki ma drugi argument Jan Paweł II, że właśnie komunizm nie rozumie czy nie lubi Jana Pawła II. On wtedy odpiął trzy czy cztery guziki od swojej sutanny i mówił: "Nie lubił mnie za to, że ich z nami to od potrzewki". Od innej strony myślę, że tu był również dramat mocy ciemności chciały, Mówi Ojciec Święty, abym od 20 lat nie żył. Historia osądzi. Ja nie chcę tutaj niczego osądzać ani niczego podpowiadać, ale te dwie wypowiedzi Jana Pawła II, one się jak gdyby uzupełniają. Moce ciemności chciały, abym od 20 lat nie żył. Ale to oddaję w osąd historyków. Ojciec Święty, można powiedzieć przechodził z tego wymiaru mistycznego w ten taki zwykły kontekst ludzki w sposób bardzo naturalny i myślę że to jest wielkość wszystkich mistyków że oni potrafili nawet ten swój mistycyzm jakoś ukryć i że nie był on tak bardzo zauważalny że to człowiek tak bardzo zapaczony w Boga zapaczony w Chrystusa i stąd ta wielka naturalność Ojciec Święty miał ogromną pamięć do osób, pamięć wizualną. Na przykład, kiedyś moja siostra, rodzona była na audiencji w niedzielę, wśród tłumu może było 400 osób w tej dużej sali klementyńskiej i miała jeszcze szczęście przywitać się z Ojcem Świętym w następną środę, a więc zaledwie po trzech dniach i Ojciec Święty zapamiętał mu to myśmy się w niedzielę widzieli. Więc szalona, Pamięć, wielki boży dar, który tak bardzo ułatwiał Ojcu Świętemu być Piotrem naszych czasów. Młodzież lubi radykalizm. I tu jakoś Jan Paweł II pozyskał sobie to wielkie zaufanie do młodego człowieka, którego widział w wymiarze powołania. Nie chodziło tylko o powołanie kapłańskie, zakonne, misyjne, ale o bycie blisko Chrystusa. Myślę, że na... w życiu Jana Pawła II sprawdzało się to, co kiedyś mówił święty Leon Wielki: Chrześcijanie, poznaj swoją godność. Jan Paweł II uczył młodych ludzi godności chrześcijańskiej, bycia w Chrystusie, bycia bliskości Chrystusa. Kiedyś przecież powiedział również: Zadać katechumenowi pytanie, czy chcesz przyjąć chrzest, to znaczy zadać mu pytanie, czy chcesz być świętym. I dlatego oni uważali Jana Pawła II jako człowieka bliskiego Bogu, jako człowieka świętego. Nic więc dziwnego, że po jego śmierci właśnie młodzież, która jest tak bardzo wrażliwa na to, co dobre, piękne, chrystusowe zawołała santo subito. To jak gdyby odpowiedź na to, co Jan Paweł II dał młodzieży przez lata pontyfikatu. Zawsze Szukałem Was, to jest to poszukiwanie Piotra, a teraz Wy przyszliście do mnie. Miłość, i na tą miłość Jana Pała II do młodych, młodzież odpowiedziała miłością. Bardzo pięknie, skrupulatnie przygotowywał orędzia nad Światowe Dni Młodzieży. Zapraszał również nieraz ludzi. Którzy byli blisko młodzieży, żeby mu również podpowiedzieli jakieś idee, i tak dalej, myślę, że gwoli sprawiedliwości trzeba tutaj wspomnieć ojca Jana górę, który przychodził do Ojca Świętego, dużo mu opowiadał o młodych ludziach, jak on to robi na lednicy. Ojciec Święty zawsze kierował orędzie do uczestników lednicy. Pamiętam takie słowa, które. Wydawałoby się może za trudne dla młodzieży, ale jakże one były trafne? Ojciec Święty, już nie pamiętam w którym roku, mówił: Do młodych ludzi zebranych na Lednicy to było nagranie: Podnieście głowy wasze i zobaczcie cel waszej drogi. Jeśli idziecie za Chrystusem, jeśli przewodzi wam Duch Święty, to nie ma innej drogi, nie ma innego celu jak wieczność. Młodym ludziom. Jan Paweł II mówił o wieczności. O wieczności bardziej się mówi starszym ludziom, a jednak jest to tak bardzo potrzebne, żeby młodym ludziom również mówić o celu życia. I wracam do słów: mówił, nie bójcie się wieczności. Tam czeka Was Bóg, który jest miłością, dla tej miłości warto żyć. Właśnie Jan Paweł II, ten już starszy wtedy człowiek, umiał przekazać tą całą prawdę młodzieży która jest w tym swoim pozytywnym radykalizmie bardzo otwarta na to co jest nieprzemijającą prawdą. Gdy wchodziliśmy do kaplicy Jana Pawła II on już był w kaplicy i klęczał zatopiony w modlitwie. Nawet niektórzy nie zauważali. Byli tak Zauroczeni wystrojem kaplicy, chociaż była skromnie, powiedzmy, wyposażona, że właśnie tam, w środku tej kaplicy, klęczy czy siedzi człowiek zatopiony w Bogu. To było najpiękniejsze. Msza Święta to rzeczywiście wielkie przeżycie dla Jana Pawła II. On uczył nas, jak celebrować mszy święto, Mszę Świętą. Ja, stawał się jak gdyby tą żertwą, tak jak Chrystus jest żertwą ofiarną. Tak on stawał się właśnie tym człowiekiem, który utożsamia się z Chrystusem, bo przecież on, jak każdy kapłan, wypowiada: To jest ciało moje, to jest krew moja, to czyńcie na moją pamiątkę. Zaryzykuję twierdzeniem, że Jan Paweł II nauczył się pięknej celebracji Mszy Świętej od ojca Pio. Miał szczęście kiedyś uczestniczyć w Mszy Świętej, celebrowanej przez ojca Pio. I wspominał kiedyś, byłem świadkiem, słuchałem tych słów, jaka wielka cisza panowała w czasie Mszy Świętej, kiedy celebrował ojciec Pio, i zwłaszcza Wypowiadanie przez Ojca Pia, Pio tych właśnie słów konsekracyjnych. To jest ciało moje, to jest krew moja. Jak gdyby danie siebie na ten moment Chrystusowi. To było niesamowite, podobno Ojca Pio. Ja nie miałem szczęścia uczestniczyć w Mszy Świętej z Ojcem Pio, ale opowiadał o tym z przejęciem Jan Paweł II. Ja myślę, że trzeba by tutaj przywołać temat Bożego miłosierdzia, bo to jest takie powiedzmy, pewne charakterystyczne nowum, jeśli chodzi o dzisiaj o nabożeństwo w całym Kościele. Jan Paweł II był zapatrzony, zaczytany w orędzie Siostry Faustyny, i właśnie chciał to orędzie przybliżyć Kościołowi. Na przełomie wieków i tysiącleci, i stąd w czasie ostatniej pielgrzymki do naszej ojczyzny mówił o nowej wyobraźni miłosierdzia. To miłosierdzie Boże, którego potrzebuje każdy z nas, ono musi się wyrażać również w tym miłosierdziu każdego z nas, bo to jest, inaczej mówiąc, solidarność z drugim człowiekiem, to uczestnictwo wspólne w dobrach, nie tylko duchowych, które zostawił nam Chrystus, ale również w tych dobrach materialnych poprzez fakt stworzenia. Ojciec Święty właśnie w Dokumencie Nowo Milenio i on tam właśnie pięknie mówi o tym, żebyśmy zauważyli brata, siostrę, żebyśmy nasze działania miłosierne nie traktowali jako jałmużnę, ale jako spotkanie z drugim człowiekiem, żeby ten drugi człowiek nie odczuł upokorzenia jakiegoś. Zresztą to, co powiedział święty Paweł, myślę, i to cytuje Jan Paweł II w Nowomileniu i Nauntę mówiąc o miłosierdziu, jedni drugich brzemiona noście, nie bądźcie sobie w niczym dłużni poza wzajemną miłością. Na tym polega Boże miłosierdzie i ludzkie miłosierdzie. Jedni drugich brzemiona noście, nie bądźcie sobie w niczym dłużni, poza wzajemną miłością. Wśród tych wielu, wielu wskazówek, które zostawił nam Jan Paweł II, myślę, że to jest tak bardzo aktualne w naszym polskim społeczeństwie. I tutaj można bardzo wiele mówić na temat wolontariatu, na temat hospicjów, żebyśmy dzisiaj poczuli się siostrami i braćmi żebyśmy byli dla siebie dobrzy, jeszcze raz mówię, dobrzy jak chleb. Ta teologia chleba u ojca Chmielowskiego, ona naprawdę również zaważyła na duchowości Jana Pawła II. Od czasu do czasu Jan Paweł II również gromadził nas w miesiącu maju czy październiku na nabożeństwa majowe, na nabożeństwa różańcowe, gdzie w języku polskim śpiewaliśmy litanie, śpiewaliśmy pieśni maryjne. Czyż to niewielka radość, że... Przez dwadzieścia, prawie siedem lat, tam w centrum chrześcijaństwa, właśnie język rozbrzmiewał, żeby chwalić Maryję. Nieraz mówił, że, te, że tej Maryjności nauczył się w rodzinnym domu od swojej mamy, kiedy, jak mówił, gdy przychodził na świat z pobliskiego kościoła, słyszała śpiew litanii loretańskiej 28 maja, 18 maja. I jak ta melodia i te słowa, to już mój komentarz Litanii Loretańskiej, poszły z Janem Pawłem II do Krakowa, przez Kraków aż tam na Watykan. Uczył się tej Maryjności również od swojego ojca, tam na dróżkach kalwaryjskich. To często powtarzał. Uczył się jej od kardynała Stefana Wyszyńskiego, który wszystko postawił na Maryję. Uczył się jej również od ojca. Kolbego, bo przecież jako kardynał krakowski często udawał się do bunkra głodowego, gdzie ojciec Maksymilian Kolbe oddał życie za drugiego człowieka i na pewno wsłuchiwał się w jego głos, a zwłaszcza w słowa, które kilkanaście lat przed śmiercią napisał ojciec Maksymilian Kolbe, tylko miłość jest twórcza. Jeśli byśmy chcieli podsumować pontyfikat Jana Pawła II to te słowa Kolbego ja myślę że on zrealizował w 100% w sposób heroiczny w sposób doskonały tylko miłość jest twórcza